Czujesz jej oddech na sobie, kiedy zaczyna brakować twojego. Zjawia się otulona w czerni chłód, niosąc ze sobą pustkę. Czerń, biel i kosa, lub wyciągająca się w waszym kierunku goścista. Cholera, przecież w tym się nie da oddychać w ogóle, co jest? Ale chyba załapaliście, o co mi chodzi. Chciałem w stereotypowy sposób przedstawić śmierć. No bo wiecie, każdy kojarzy to z mroczną postacią, z kosą, która przychodzi i próbuje odebrać wam życie. Gra, którą dzisiaj omówię, postanowiła wyjść przed szereg. Tutaj śmiercią okazuje się Wrona. Ale nie byle jaka Wrona. Wrona pracująca w korpo, zbierającym dusze. Zaintrygowani? Przed wami Devstore. Tytuł sklecili devowie z Acid Nerve, twórcy wymagającego Titan Souls, każącego nam przebijać się przez bossów uzbrojeni w łuk i jedną strzałę. Gra była krótka, ale zdecydowanie treściwa. Czy twórcom udało się powtórzyć sukces poprzedniczki? Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszą się przygody Wroniego Żniwiarza, zdecydowanie go przebili. Grę zaczynamy we wspomnianym wcześniej korpo i nikt nam nie mówi, co tu robimy, jak długo tu jesteśmy i po co to wszystko. Największą zaletą opowieści jest jej oszczędne przedstawienie. Świat poznajemy stopniowo dzięki krótkim dialogom i opisom przedmiotów, jednak wielu faktów musimy się domyślić. Uwielbiam taki sposób narracji. Zwłaszcza, że Devstore potrafi zaangażować bardziej niż niektóre rozpisane na tysiące dialogów RPG, w których za wodospadem słów niestety nie znajdziemy żadnego skarbu. Sama fabuła skupia się na typowym dla korpożniwiarza zleceniu, czyli zebraniu duszy. Niestety nie wszystko idzie tak, jak planowaliśmy, a postać ląduje w klasycznej sytuacji, w której musi pokonać trzy potężne dusze, żeby móc wrócić do normalności. Brzmi banalnie? Może, ale każdy z bossów ma swoje wiarygodne motywacje, przez które nie uśmiecha im się wycieczka na tamten świat. Dodatkowo starcia kończą się pogrzebami przeciwników, podczas których, przysłowiowo, o zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Tytuł raczej nie zmieni waszego spojrzenia na śmierć, ale ma na tyle ciekawą historię, żebyście nie mieli poczucia zmarnowanego czasu. Wspomniałem już o bossach, więc domyśliliście się zapewne, że walka jest główną osią Devstore. Opiera się na atakach szybkich, naładowanych, magii i unikach. Jeśli marzyliście o blokowaniu, to muszę was zawieść. Albo będziecie odskakiwać wystarczająco szybko, albo wrócicie do checkpointa. Niezależnie od rodzaju obrażeń, umieracie po czterech trafieniach. Tak, upadek poza mapę też się liczy. Każdy fan Souls-like'ów się tu odnajdzie, bo naprawdę trzeba się pilnować przy walkach. Zwłaszcza, że po śmierci wszyscy przeciwnicy się odradzają. Na szczęście łatwo złapać flow i po kilku zgonach uczycie się już tempa rozgrywki. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to do samych boss fightów. Przez pierwszą połowę gry są na tyle łatwe, że udało mi się je zaliczyć bez zgonów. Mam wrażenie, że prościej było paść w trakcie pomniejszych potyczek. W drugiej połowie gry za to bossowie porządnie mnie przeorali. I to jak najbardziej komplement dla twórców, bo chwilę zajęło mi nauczenie się schematów. Tylko dlaczego nie można było tak od razu? Dowiemy się pewnie, jak już znajdziemy złoty pociąg, a ja skończę dopijać smoothie ze świętego Graala. Wracając do gameplayu, mamy tutaj dwie opcje heala. Powrót do korpo i zasadzenie nasionka życia. Możemy je znaleźć porozrzucane po całym świecie, dzięki czemu raz na przejście mamy szansę uleczyć się przy wyrośniętej roślince. Ciekawy pomysł, bo wymusza mądre dysponowanie nimi, choć w late game nazbierałem ich tyle, że starczyłoby mi na założenie farmy. Ale tylko dlatego, że przeszukiwałem każdy zakamarek świata, co, powiedzmy sobie szczerze, nie każdego jara. Za zebrane z przeciwników dusze możemy ulepszyć postać, ale polecam robić to z głową. Szanse na wymaksowanie postaci są bardzo małe, więc musimy szybko przemyśleć, co tak naprawdę chcemy rozwijać. Ale to jak najbardziej zaleta gry, ponieważ upgrade'y nie stają się niepotrzebne, a my nie dochodzimy do momentu, w którym niczym Sknerus McQuatch śpimy na duszach. Przedmioty porozrzucane po świecie to dodatkowe dusze, typowe znajdźki i okazjonalnie broń. Często gęsto wasz korpożniwiarz nie może dostać się w jakieś miejsce, co po zdobyciu odpowiednich skilli wymusza na nas backtracking. Tu mam drobny zarzut, bo Devstore skazuje nas tym na masę łażenia. Nie mówię od razu, że powinniśmy mieć szybką podróż z każdego punktu na mapie, bo rozumiem, że twórcy nie chcieli nam jej zbytnio ułatwiać, ale nie obraziłbym się za możliwość sprintu między walkami, bo biegania tu było więcej niż przy najnowszym Wiedźminie na komórki. Teraz najważniejszy argument za lub przeciw tej grze. Na przejście wystarczy wam około 7 godzin, a wymaksujecie ją w jakieś 12. To idealny tytuł do zaliczenia w weekend, sprawdzenia swoich umiejętności i przeżycia ciekawej historii. Nie miałem dużych oczekiwań, ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Serio, jeśli szukacie dobrej i wymagającej gry z pomysłem na siebie, którą dodatkowo zrobicie w kilka posiedzeń, Devstore jest rewelacyjnym wyborem.
Co prawda pierwsze boss fighty mogłyby być lepiej zaprojektowane, a ja niekoniecznie lubię wracać tam, gdzie byłem jak wspaniały polski wokalista, jednak jestem w stanie przymknąć na to oko. Death's Door to pozytywne zaskoczenie tego roku i jestem w stanie polecić tę grę w zasadzie każdemu. A ja teraz wracam do zaświatów. Nie. Nie ma opcji, że w ogóle to założę. Kto to w ogóle pisał? Ale dobra. Trzymajcie się mocno, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!